jeszcze raz w siedzibie Rady Krajowej SLD. Kolejny dzień kampanii, kolejny weekend. Szef sztabu wyborczego SLD UP Marek Siwiec, przewodniczący Wojciech Olejniczak, nasz kandydat, nasza jedynka tutaj w Warszawie. I szanowni Państwo, temat debat, który nieuchronnie wrócił po tym tygodniu. Okazuje się, że większość tych debat, które sobie PiS i Platforma zaplanowała dla PiS-u, nie odbędzie się. My postanowiliśmy się odnieść do tego faktu. Bardzo proszę, pan poseł Marek Siwiec. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pomysł zorganizowania dzisiejszego spotkania zrodził się wtedy, gdy dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość instytucjonalnie odmawia uczestniczenia w tym wezwaniu, które tydzień temu przedstawił prezes Rady Ministrów, szef Platformy Obywatelskiej. I my jesteśmy oburzeni tą sytuacją. Jesteśmy oburzeni z kilku powodów. Otóż gdyby sięgnąć do genezy słowa debata, wszyscy wiedzą, że chodzi o sformalizowaną formę wymiany poglądów, która służy rozwiązaniu jakiegoś problemu. Rozwiązaniu problemu w tym wypadku rozumiemy, że że chodzi o skonfrontowanie wizji członkostwa Polski w Unii Europejskiej w kontekście tych wyborów, które będą mieć miejsce za niecałe 3 tygodnie. Uważamy, że sposób wezwania do tej debaty, uważamy, że reakcja Prawa i Sprawiedliwości i sam pomysł to jest nic innego jak kpina z wyborców, dlatego że jeżeli umawiają się dwie partie, które poza ambicją i poza wolą zwycięstwa bardzo wiele rzeczy utożsamia, bardzo niewiele różni, to ten pomysł spotkania się w dwie partie przypomina bardziej herbatkę u cioci niż poważną próbę przedstawienia konkurencyjnych pomysłów na temat Polski w Unii Europejskiej. Ale zdecydowali się działacze Platformy na tego typu farsę, otrzymali policzek ze strony Prawa i Sprawiedliwości i ta farsa została jeszcze pogłębiona, bo nie dość, że nie odbyła się częściowa debata, to nie odbyła się w 8 województwach w ogóle. Jeżeli mamy do czynienia z pewnym pomysłem na sfałszowanie rzeczywistości, realnych dylematów, które stoją przed wyborcami 7 czerwca, to ten pomysł polegał właśnie na tym, żeby się spotkał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielem Platformy i aby kłócili się albo aby udawali, że się kłócą. My uważamy, że wyborcom w przededniu niemalże, to jest końcówka kampanii wyborczej, należy się wymiana poglądów, która będzie przede wszystkim uwzględniała wszystkie pomysły, które są formułowane, jeśli chodzi o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jako demokraci nie odmawiamy nikomu prawa do poglądów, ale chcemy, żeby te poglądy zostały ze sobą skonfrontowane. One muszą zostać skonfrontowane przy jednym stole. W związku z tym debata, aby była poważna, musi być wielostronna. Po drugie, aby była poważna, musi być merytoryczna, czyli dotyczyć uzgodnionych obszarów tematycznych. Jeżeli takiego uzgodnienia nie ma, debata jest kłótnią. Nawet jeżeli jest wielostronna, jest tylko kłótnią. Po trzecie, debata musi być komfortowa. Oznacza to, że jej uczestnicy umawiają się, co tak naprawdę chcą omówić, jakie tematy są z ich punktu widzenia najważniejsze. Jeżeli ta zgoda zostaje osiągnięta, wtedy wiadomo, że poruszamy się od punktu do punktu i pokrywamy całość tematów ważnych, które określają strony. I na koniec powiem, że żeby taka debata była skuteczna, to ona musi być pełna. Pełna to znaczy nie unika się żadnego tematu. Są w Polsce ugrupowania marginalne, formują bardzo drastyczne pomysły dotyczące Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że wolno ich wykluczać z tego typu poglądu. W związku z tym, jeżeli strony demokracji posiadające ten sam mandat polegający z wyboru do Parlamentu Polskiego, Parlamentu Europejskiego, lekceważą się poprzez apodyktyczne wskazanie miejsca, poprzez apodyktyczne wskazanie uczestników. Świadczy to o niczym innym jak o arogancji. W ten sposób zaprezentował się prezes Rady Ministrów. Prawo i Sprawiedliwość
w części przyjęło, w części nie przyjęło, ale to jest kontynuacja tej samej arogancji. I jako przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej my uważamy, że to było nic innego jak próba uniknięcia aby pokazać opinii publicznej alternatywę pomysłu, jak sprawy polskie mogą być rozwiązywane w Unii Europejskiej. Otóż my ponawiamy apel do komitetów wyborczych, do zarejestrowanych komitetów wyborczych, ale zwłaszcza do tych, które mienią się komitetami, które chcą uprawiać politykę proeuropejską, politykę dla komitetów, dla których członkostwo w Unii Europejskiej jest wartością, aby wrócili do tego pomysłu, abyśmy wspólnie wrócili do tego pomysłu, jest czas. Najlepszy moment na odbycie debaty to 2 tygodnie przed wyborami. Najbliższy tydzień powinien zaowocować taką decyzją. Mamy nadzieję, że te wszystkie ambicyjki i próby ogrania partnerów, konkurentów skończą się, jednak doprowadzą do jakiejś refleksji. Po drugie, uważamy, że żeby debata polityczna była poważna, ona musi się, mimo że to wybory lokalne, ona się musi również odbyć na szczeblu centralnym. I uważamy, że Polakom należy się to, aby przywódcy partii parlamentarnych, siedząc za jednym stołem, odbyli również jedną debatę na temat strategicznych spraw europejskich. Pan Tusk, pan Kaczyński, pan Grzegorz Napieralski, Pawlak są winni to Polakom. To nie jest gest, tylko to jest obowiązek. Obowiązek polityków wobec wyborców, aby wiedzieć, czym się różni strategia poszczególnych partii. Nie programy regionalne, nie detale, ale generalna strategia, jeśli chodzi o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym, powtarzam, oczekujemy, że ten postulat spotka się z dobrą odpowiedzią liderów partii, którzy dzisiaj w sposób nieuprawniony zawłaszczają obszar rządu i opozycji. I na koniec zakres debaty. Otóż uważamy, że 4 punkty są zasadnicze do tego, aby ją omówić i w wymiarze lokalnym, i w wymiarze ogólnopolskim. Sprawa pierwsza to polityka partii i przyszła polityka przedstawicieli poszczególnych partii w Parlamencie Europejskim wobec kryzysu. W tej sprawie mamy do czynienia ze statystykami, które są fałszowane. Mamy do czynienia z bardzo dużą ilością fałszywych argumentów. To trzeba jasno powiedzieć, choć dużo się na ten temat mówi, ale w kontekście wyborów powinno być powtórzone. Po drugie, chcemy również, aby rzetelnie przeanalizować wykorzystanie pieniędzy europejskich. Po prostu mamy dość tego przechwalania się, ile to miliardów jest zakontraktowanych. Nasze statystyki są takie, że te pieniądze po prostu mogą zostać niewydane. I pytanie jest takie, jak się odpowiedzialność za taką sytuację rozłoży. Punkt trzeci to jest rola Polski w Unii Europejskiej, ponieważ hasła, którymi są karmieni wyborcy, więcej dla Polski, to jest rodzaj przewrotności, która może tylko rozbudzać apetyty bez zdefiniowania, w jaki sposób to więcej i co to znaczy więcej dla Polski ma być określone. I czwarty obszar ten strategiczny, to jest budowanie skutecznej polityki Polski w Unii Europejskiej. My uważamy, w tym momencie się powtórzę, ale to będzie ostatnie zdanie, że Prawo i Sprawiedliwość uprawia politykę antyeuropejską, choć opakowana jest lepiej lub gorzej. Platforma Obywatelska uprawia politykę europejskiego dryfu bądź impotencji europejskiej. Przez te ostatnie 2,5 roku możemy wskazać zaledwie jedną poważną inicjatywę, która zakończyła się skutecznie na platformie ogólnoeuropejskiej. Mówię to o partnerstwie wschodnim. To jest znacznie za mało jak na aspiracje i możliwości Polski. Tyle z mojej strony.